Witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj znajdujemy się u mnie w domu i chciałem Wam pokazać, jak zrobić zanętę na naprawdę grube liny, na te największe sztuki. Między innymi na tą zanętę złowiłem swoje PB w tym roku, lina. Będzie to zanęta troszkę inna niż zazwyczaj stosujemy, a powodem jest tego, że no, jeszcze tego nie widzieliście. Więc zanęta naprawdę skuteczna, więcej Wam opowiem w trakcie, jak będziemy robić. Więc no, zostańcie do końca, zobaczcie, jak to będzie, z czego to jest zrobione. I do dzieła, lecimy. Mamy ugotowane 2 litry konopi, osuszone, w miarę osuszone. Wszystkie produkty muszą być w miarę osuszone, nie mogą być bardzo mokre, powinny być w miarę suche, osuszone, odparowane po gotowaniu i tak dalej. Bazą do tej zanęty, tak jak widzicie, będą konopie gotowane. Ja ugotowałem 2 litry sobie konopi suchych, gdzie prawdopodobnie po ugotowaniu wyszło mi około 3 litrów. I to jest nasza baza. Do tego dodajemy puszkę żółtej kukurydzy słodkiej. Tak jest. Weźmiemy sobie jakąś łyżkę do mieszania. Jak wiecie, wiele razy Wam już mówiłem, że Lin bardzo lubi kolorowe żarcie. On jest po prostu amatorem kolorów. Ale tutaj akurat chodzi o to, żeby tej kukurydzy tylko było tak, o, jak widać, delikatnie, nie za wiele. Dlaczego konopie są naszą bazą? Dlatego, że Lin uwielbia konopie. Lin po prostu, on się tym, jak wchodzi w miejsce, gdzie jest konopiami sypane, to on się po prostu zapomina w tym wszystkim. On uwielbia te konopie, a im więcej tych konopi zjada, tym bardziej się staje głodny. I dlatego baza jest z konopi. Dobra. Trzeci składnik są martwe robaki białe. Dodajemy ich też tak na oko. Te robaki akurat są przemrożone, tylko po to, żeby właśnie nam nie chodziły w tej zanęcie. Jak wiecie, staramy się odławiać tylko duże liny. Znaczy to jak największe liny, że tak powiem. No jaki tam trafi się nam, to się nam trafi. Widzę, że jest mało tego robaka. Podejrzewam, że około pół litra robaków martwych do tego dodamy. Dobra, teraz już na pewno jest pół litra. Dwie miarki. Jedna miarka ma 700 ml, więc na pewno jedna miarka już poszła. Mieszamy sobie. Patrzymy, żeby tych robaków było w miarę dużo. No i wracając do tego lina. Duże ryby bardzo lubią martwe przynęty. Z tego powodu, że się im to nic tam nie rusza na tym dnie i tak dalej. Więc często, o proszę bardzo, już to fajnie wygląda. Powiem, że dam jeszcze do końca tych robaków. Wszystkie dam i będzie na bogato, że tak powiem. O to chodzi teraz. Czyli podejrzewam, że troszkę ponad pół litra mrożonych robaków dodałem. Okej. Super. Patrzcie, jak nam to fajnie puchnie. Wyjdzie nam prawie cała miska z tego. O tak. Dobra. Mamy to. Czemu daliśmy białe robaki kolorowe? Z tego powodu, że Lin bardzo lubi białe robaki. To jest jedna kolejna przynęta, którą on po prostu bardzo lubi. Często, jeżeli nie możecie złowić lina, to wystarczy założyć 3 takie małe robaki i próbować na 3 robaki, szybko przerzucając wędkami i zawsze się na to skusi. Jeżeli gdzieś jest, zawsze się na to skusi, uwierzcie. Dobra. Przed ostatnim składnikiem naszym jest kaster. Kaster też był mrożony, ale nie wiem, czy wszyscy z Was sobie zdają sprawę, że nawet jeżeli zamrozicie kastera, wyciągniecie go, odmrozicie, on i tak zacznie się Wam przepoczwarzać. Więc jest to dość problematyczna przynęta bądź dodatek do zanęty, z tego powodu, że i tak się nam będzie przepoczwarzał. Jedynym sposobem jest właśnie go zalanie wodą, żeby go pozbawić tlenu.
Jeżeli jest pozbawiony tlenu, on się przestanie nam przepotwarzać. I drugi sposób to jest zamrożenie. Zamrożenie kastera. I to jest bardzo dobry sposób na długotrwałe przechowywanie kastera. Także polecam, jeżeli macie kastery, możecie je bez problemu długotrwale przechowywać. Bardzo bogato to wygląda, bardzo fajnie, popatrzcie. Może nawet za dużo tych robaków dałem. Ale cały patent nęcenia tym polega, że podajecie tego mało, punktowo i kładziecie w to zestaw. Mało, punktowo i kładziecie w to zestaw. Dobra, mamy to. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Na ręce wam pokażę. Tak to wygląda. Popatrzcie. Kaster wszystko jest. Czemu kaster? Lin uwielbia kastera. Lin uwielbia tak bardzo kastera, jak i uwielbia konopie. To jest po prostu killer na lina. Ok. Mamy to. I ostatnim naszym składnikiem jest melasa. Wszystko to melasujemy. Tylko uważamy, żeby nie nalać tej melasy za dużo. Co to znaczy za dużo, żeby nie było? Żeby to wszystko nam nie pływało. Ta melasa ma nam oblepić wszystko. Ma być każde ziarenko, każdy robak ma być oblepiony melasą, ale ma nie stać nam, nie ma nam nie zalegać na dnie, ma nam z tego nie spływać. Czemu tak? Bo to ma być tylko dodatek. To nie ma być. To ma być coś, co nam dociąży to wszystkie, każde ziarenko. To, co nam delikatnie zasmuży podczas opadania tego. To jest dodatek słodki. Jak leszcz, tak i lin bardzo lubią melasę. Więc jeżeli ktoś nie próbował, bardzo polecam. Jest bardzo, bardzo skuteczne. Porządnie to teraz musimy wymieszać, żebyśmy zobaczyli. Jeszcze podejrzewam, troszkę tej melasy trzeba, bo to się tak delikatnie powinno nam zacząć kleić. Dobra, wystarczy, wydaje mi się teraz na pewno. Po dokładnym wymieszaniu powinniśmy to wstawić sobie do lodówki na kilka godzin, żeby po prostu melasa nam troszkę stęgła i to wszystko zrobi się nam bardzo takie zbrylone, bardzo takie gęste, że tak powiem. Tak jak teraz się to sypie, to tak przez to, że dodaliśmy melasę, to wszystko nam weźmie się i poklei dobrze. Melasa bardzo dobrze klei, także czy do zanęty, jeżeli macie słabszą zanętę, co się wam nie chce kleić, dodajecie melasy, jest po sprawie. Jakoś nigdy nie widziałem problemu z tym, żeby ryby miały z tym problem, że jest melasa dodana. Prędzej, jeżeli dodacie konopie, to na niektórych łowiskach jest tak, że no na przykład wam nie podejdzie w ogóle leszcz pod to. Także dlatego wam mówię, że to jest zanęta typowo pod lina. Nie tyle co pod leszcza, ale typowo pod lina. Z tego powodu, że właśnie leszcz nie na każdym łowisku lubi konopie i toleruje. No a powodem jest tylko tego, że prawdopodobnie tego nie zna. Dlatego nie, do tego nie podchodzi. Tak więc jak widzicie, tak to wygląda. Jeszcze wam zbliżę wszystko, żebyście to mogli bardzo dobrze zobaczyć. Popatrzcie, tak to wygląda i naprawdę polecam. Jest to absolutny killer. To wszystko sobie wsiąknie w te robaki, oblepiło kastery, oblepiło jak widzicie kukurydzę. Popatrzcie, kukurydza jest aż brązowawa od tego. Także zostawiamy to tak. I co robimy? Jak to przechowywać? Ja to, słuchajcie, pakuję sobie w torby foliowe, na przykład po litrze czy po pół litra i w taki sposób to mrożę, przechowywuję. Kiedy potrzebuję, biorę sobie na przykład pół litra czy litr tej zanęty, no i jadę na ryby. Podaję to bezpośrednio do wody z pompem, z góry, rakietą małą, tak jak mówię, mało, a
a punktowo i w to kładę zestaw i efekty zobaczycie sami, jak zaczniecie stosować. Także polecam, bo naprawdę daje to radę i naprawdę, jeżeli ryba na przykład wam nie żeruje, nie chce brać wam na przykład na metodę, na heli, na inne przynęty, czy w ogóle jest mało aktywna, często właśnie taki sposób się sprawdza. Tym podsypujecie delikatnie, kładziecie zestaw i za chwilę jest odjazd. Także łapy w górę pod filmem i do następnego razu. Pewnie już widzimy się nad wodą, razem z tym towarem i będziemy łowić. Do usłyszenia, cześć!